Był to zwykły dzień w jakiejś takiej mroźnej, opuszczonej placówce. To właśnie tutaj zadomowili się Plagus, Flotar, Matyniu, Manojek i Bladeusz. I to właśnie tutaj terroryści, tutaj pośród tych wszystkich terrorystów jest zdrajca. Ale tym razem wyjątkowa sytuacja, ponieważ zdrajca jest tylko jeden. Elo, elo. Elo. Hejka. Hejka. Jakby co, jak umrę, to bo nie jest blady. Jeśli ja umrę, to Matyniu jest zdrajcą. Jakby co, to Plaga strzelił specjalnie przy mnie w skrzynkę i chciał mnie zabić. Ooooo! I zabrał mi połowę HP. Ale to widziałem. Wydaje mi się, że sytuacja w tym momencie jest przesądzona. No znaczy, no nie tak, ja zostałem i tak patrzyliśmy we dwoje na tą skrzynkę, ale on strzelił pierwszy. Jak tam wejść do środka, bo tu zimno? No do środka chcecie wejść? Już wam życie niemiłe? Nie, do środka, tylko nieliczni mogą wchodzić do środka. Środek jest dla tych wybrańców. A tu widzę krew. Musicie siedzieć na dworze i marznąć. Jest, musicie zahartować. Twoja krew? Jesteśmy daleko na Syberii, tutaj trzeba się zahartować. Tak, nie, no ja chcę się zahartować w środku. Nie ma zahartowania się w środku. Normalnie. Musicie żyć na tym mrozie. Jak ktoś jest w środku, czy nie? Ja byłem w środku, wyszedłem stamtąd. A, też czyli tam nic nie ma? I wyszedłem. Nie, no jest cały kompleks badawczy. Co ty myślałeś? Nie, bo ja nie mam broni nawet. Goście. I to może dlatego żyjemy w Adi, nie ma broni, zabijmy go. Manojku, czyli mówisz, że chcesz powiedzieć, że jesteś zdrajcą? Nie masz broni, więc nikogo nie zabiłeś jeszcze? Jakbym sobie kupił broń, no prosta metoda. Kupiłbyś sobie broń? No być może by tak było, być może. Ej, ale poczekaj, chwila. Po co za tym pomieszczeniem tutaj, gdzie jesteśmy? To jest coś jeszcze? Tak, jest cały kompleks badawczy generalnie. Chodź, Flotar, pokażę ci. Jakie ty? Tu jest winda. No właśnie tutaj, gdzie jest ta winda. Poczekaj, no poczekaj. No i uciekł nam, kurde. Nie, zacięła się. Ej, czy Manojek użył jakiegoś super triku chyba? Tak, nie. Ktoś sabotuje. A dlaczego Bloody nie masz kinka? Puść mnie! Ktoś musi sabotować. Mano to traitor. Mano, sabotowałeś windę. To może go zabijmy. No dobra. Jedzie. Dobra. Ta, wy to samo możecie tam robić. Ej, strzelił do mnie ktoś. No ja, no bo... No to powiedziałem. Mano, czy ty sabotowałeś windę Plaguska? A co, nie mogę sobie strzelać? Jak? Tu wieje cały czas. A chcesz sobie strzelać? To sobie strzelaj, masz. Co się stało? Ty jednak Manojek. A to Mano sabotował windę. No tak, sabotował windę. Bo tak stał obok, no. A było wiadomo. Z góry. Bastet, ale to... Każdy nawet z drugiego końca mapy mógł sabotować, więc... Takie głupie troszeczkę oskarżenie. Zgadli w sumie. Nie, no popatrzyłeś się prosto w zgaduj nie, no, tak od początku sobie zgadywaliście, że to ja, więc co ja mogłem zrobić? No tak sobie mówiliście dla żartu. No, peszek po prostu. No peszek. Cóż. Przeznaczenie po prostu. A ja wam otwierałem drzwi do środka. Ale windę zepsułeś, to się nie liczy jednak. Daj spokój, nie wypominaj nam tego. Ej, no kurde, kto tu się bawi windą? Ja słyszałem jakiś dziwny dźwięk. Co ty robisz? Mati zastrzelił. Wzywam windy, ziom. Nie, myślałem, że tym guzikiem. A nie, ja strzelałem w broń. Ja mam no te... tylko. Tak, ale Mati jest rajcą, bo się zdenerwował, że go oskarżyłem naprawdę. Dobra, ja idę tam do tego kompleksu. Może tak nie. Poczekaj z windą. Patrz, jak mu sabotuje teraz tą. Aha. Kompleksów. To ja skaczę, a tu jest drabina przecież. No i dymy rzuciłem. Jakbyście nie chcieli jeździć windą, to są jeszcze drabinki generalnie. Witaj, Flotar, w mojej tajnej bazie pod ziemią. Co cię tutaj sprowadza? Fajna baza? Dawaj, odpalaj widlaka, nie go rozjeżdżaj. Jak wam się podoba moja podziemna kryjówka? Nie, bo tam kotek ten, który mam w ręku. Panie Flotar, jak ci się podoba moja podziemna kryjówka? Dawaj, odpalaj widlaka, nie Czekaj. Co mówisz? 2 na 10. 2 na 10? No zobacz, jaki to jest ładny. Oni się tam strzelają. No dobra, cicho, ja ci też. Ała, Mati mnie strzelał. Ja ci podziemną bazę przedstawiam, a ty tutaj mi... Kurde, zapłon. Patrz, Flotar, jakie to jest elegancko. 4 eleganckie kontenerki. Co nie? Tutaj takie skrzyneczki eleganckie. Da się tam wejść? No, tutaj masz... Nie, spycha mnie. Spoko, Boże, wy jesteście głośni. Co wy robicie z tymi mikrofonami? Masakra. To przecież polecam. Ale wy się boostujecie po prostu w nagłych, niespodziewanych tam sobie podziemia. Nie, tam nic nie ma. Ja podkręcam sobie takim pokrętłem. No tak myślałem właśnie, że tak to działa. To jest moje marzenie na przykład. Fajnie. Ej, Mati, bo jeszcze się nie zabiliśmy, tak chyba jesteśmy. W każdym razie, Flotar, jak ci się podoba mój podziemny basen? Fajny taki? No dupy nie urywa. Nie, no proszę, zobacz. Woda podgrzewana, cieplutka. Co nie? Wszystko, po prostu żyć nie umierać generalnie. Naprawdę, Flotar. O, cześć. Średnie. Bardzo średnie. No zobacz, tutaj jakie kontenerki, impreza dymne są nawet. Ej, Manojka, widziałeś? Flotar? No widziałem, co widziałem. Co się knuje, łobuz? Tak, ja ci teraz knuję. Dawaj, odpalaj wózka, elo. Ty teraz zabijesz pewnie.
To odpali wózeczka. Plotar, znowu mi uciekłeś. Ja spieprzam stąd. Bo traitor jest tam na górze. Prawda. Znaczy na dole, na dole. Na dobra, dole. Suwa się, Plotar. Suwa się. Wow! Okej. Okay. Ej, kurde, nie mogę się przycisnąć, to jestem chyba za gruby. Ej, no, naprawdę nie mogę się przycisnąć. Na pewno. Nie, no nie mogę, kurde. No, no zobacz. Co się stało? No to aha. Fajny ten. Czyli chyba... Kto był traitorem? Maty nie był. Co, wózkiem się rozjechałeś? Maty był traitorem, kupił mi Silenta WP tak dla śmieszku. I ja go ją podniosłem i go zabiłem. No to dobre to było, dobry śmieszek, no. Nie wiadomo. Spoko, zaufałem. Traitor najwyższego poziomu. No, z całą pewnością, Manu, zdradzony przez swojego kolegę. Ty jednak jesteś dobrym ten... Kurde, dobre te rundy są, bo z rundy na rundy jest teraz lepiej generalnie. Co będzie? Maty, to będzie w następnej rundzie. Oj, ciekawe co. Go, kumple. Kto jest traitorem? Niech się przyzna po prostu, dawaj, będzie łatwiej. Ja nie jestem. Ja też nie jestem. O, Maty, co ty? Co już? Boże, co robicie? To jest Maty zabił traitora. Teraz ja nic nie zrobię, wpadłeś w dziurę. Mnie tam zepchnąłeś. Nie, dotknąłem cię. Ja cię kręcę, to widzę, że z rundy na rundę jest coraz ciekawiej generalnie. O to nie nasza wina, że zawsze jesteś się poza akcją, no. No dokładnie, no. Kolejmy zabawę przed nią. Nawet tylnią bym powiedział. Teraz z której strony popatrzysz. Dobra, jedziesz po szotka Nixa. No i nie ma szotka Nixa, ktoś zapierdzielił, a nie wiem. Nie ma szotka na obwodzie. Jak umrę, to mnie flota. A mnie plaga. No, hejka, a mnie Mati. A Platiego to chyba nikt nie zabija. No bo ja to kurczę sobie tylko chodzę i tutaj egzystuję w tej mocnej jaskini, bo ja to jest. Ej, Flotter, szukałeś mnie, był shotgun w wodzie. Fajnie. No, aha. Myślę, że Flotter jest traitorem, bo... Tak, też mi się tak wydaje. Bo kłamie tak i po prostu się nie wstydzi tego. Tak, bo nie chciał, żebym miał shotguna, żebym go zabił przypadkiem coś. Masz coś na swoją obronę? No, nie jestem traitorem. Co za strzały o, słychać? No to brzmi legitnie. Tak, Flotar, co ty robisz? Flotar, czemu zeszłeś oczyszczam na dół? Oczyszczam się z zarzutów. Flotar, czemu schodzisz z góry? Wracaj oczyszczam tu. Oczyszczam się z zarzutów. Flotar, wracaj tu natychmiast. Nie. Zarzutka to nie, co złapałeś. Flotar, nie możesz być górskim chłopcem, jesteś górskim chłopcem. Cicho, jestem ukryty tutaj. No. Flotar, wracaj tu natychmiast, bo będę musiał użyć siły. Oj. O! Flotar we mnie strzela. Potwierdzam. Co? Kurde, no nie, tak to chyba nie było on, wychodzi na to. Bo popełnił samobójstwo po zastanowieniu. Co? No. Flotar skoczył w przepaść, potwierdzam. W jaką przepaść? Co? No taką globalną. Na mapkę, tak? Jak dla mnie i Martyniu chyba do mnie strzela. Też mi Martyniu do mnie strzela. Dobra, ja wiem, gdzie? Że Vladi jak coś to chodzi. O, widzicie? Martyniu chce mnie zabić. No strzela do mnie no z jakiejś... ty do mnie strzelasz. Ty do mnie strzelasz, dlatego strzelasz. Co się stało? Samoobrona. Co ty robisz tu? Ale to jednak nie był, Maciej, mi się okazało. Kurczę, no co za akcję, no po prostu wszyscy do mnie strzelają i tak się to potem kończy. Ej, winda jedzie. To nieźle. Ktoś jeszcze żyje? Nie. Chłopaki? Co tak cicho się zrobiło? Ja, bo spagowało się, sam jesteś teraz na mocy. A, no elo. Fajniuśko. No heja. O ty kur odporny człowieku, ninja. Odporny na wysokość. Ninjago. Taki jesteś caniak. Ninjago, no. No. No to zaskoczyłeś mnie, no. Faktycznie, tego się podobnie nie spodziewałem. No bez jaj! Co się stało? Drzwi mnie przytrzasnęły. No traitor roomie. Super. A gdzie był tutaj? Jest traitor? Jest, taki z teleportami. Wbiłem się do niego i drzwi mnie przytrzasnęły, jak otwierałem. To się nazywa karma. No. Ja nie wiem, jak ja sparłem z tego, no z góry. No właśnie, widzę to. Flotar miałeś domy. Flotar sobie idzie nagle. Po pewnie skacze. Ale oddałem strzał w ciebie, bo wiedziałem, że... coś a ja się tak. Trochę stiltowałem na plagę, bo myślałem, że to Plady jest właśnie i że plaga mnie tak zabił randomowo. Tak randomowo by cię zabił? Plaga tak nigdy tak nie zabił. Ale jestem stiltowany na niego. Uuu, tak sam mówiłeś? Ale powiedziałeś.
Tak sobie powiedziałem. Znasz przecież plagę. Plaga nigdy by tego nie zrobił, co nie? Plagus. Piesek dostał w głowę disco. No, nie zachowuj się tak agresywnie. Strzelają. Słyszałem, ktoś umarł. Ladi, słyszę tak, smoka. A nie, to ja rzuciłem. Tak, Bladi, bo już nic nie ma. Jak ja brońki nie mam nawet. Widzę Matiego. Nelo. A gdzie jesteście? Na górze. No. Tak, to ja też. Tutaj przy tym bombowcu, lotniskowcu. Ta, ja też tam właśnie stoję. Gdzie ty stoisz niby? Taka zmyłka dla traitora. Ale... Lothar, a jak Bladi umarł? No właśnie nie wiem, ja nie widzę nikogo... Ja wam teraz powiem. Z ich ciał. Nikogo nie widzę. Nie widziałem w ogóle od początku rundy, czyli tam oni byli na dole. Bo tutaj nie ma innych. Ale ja byłem na dole i szedłem i słyszałem na górze takie rzeczy. Coś tu kręcisz. Aha. Mów mi. Nie, szybko. Tutaj nikogo nie ma. Nie, no serio, możesz poszukać ciała? Ja tu nikogo nie zabiłem przecież. Dobra, jednak fake info było. Manoek, gdzie... To plaga, to Bladi jest zabójcą. A może... Ale teraz musicie mnie uratować, bo Bladi już teraz wie, że ja jestem na dole. No ale przecież Bladiego nie ma tutaj. No, musi tu być. Lothar, przyznaj mi się teraz. Szybko. Nie jestem traitorem. No dobra, ja też nie, czyli... Mano jest. No Bladi jest, Bladi zabił plagę na dole. Jak mam co? I teraz ja wyjdę i mnie zabijecie, bo nie potrafię wam udowodnić? Ale masz być w 100% szczery. No jestem, no przecież Bladi tak mówił. Tak, jesteś w 100%. No powiedział, ja jestem. Ja w 1000 jestem. Dobra, no to ja o, ktoś do mnie strzelił. Biegnę. Nie, coś wybuchło tu. Plagę ciało wybuchło jakby. Szybko, Lothar, misja ratunkowa. Dobra. Ej, tu słyszę jakieś wybuchy są. Ja słyszę strzały jakieś takie. Nie, tu bomby wybuchają. Ale on może teleporterem, traitor, się przenieść może, tutaj. Może, a może mi się wydaje, bo tak jakby idziesz? Plagi ciało wybuchało. Jakby on bomby pod plagi ciałem podstawił. Ty, może a jeżeli tam bomba jest? Ty, może jest, no. Plaga tu dalej leży, na sam koniec. Było. 3, 2, 1 i... Bierz tempo sobie. Elo? Tu jest jego ciało. Tu wybucha bomba, ale to nie jest dobry pomysł, żebyśmy tutaj razem wszyscy byli, jak jesteśmy innocentami. A co tak długo kupowałeś w sklepiku, Lotarku, powiedz? Nie, się zastanawiałem, czy ciebie nie zabić, tak szczerze. Aha, to może ja... ale Bladiego jeszcze nie było. A no, zresztą Bladi przestał gadać, jak zginął plaga. A sprawdziłeś ciało plagi? No tak, sprawdzałem. Jest a w wodzie go nie ma? Nie, no ja w wodzie wtedy byłem i dlatego on nie wiedział, że ja jestem w wodzie. Bo ja sobie chwila, no to on jest w Traitor Roomie pewnie. Pewnie tak. A Traitor Room, tego co widziałem na spekcie, jest tutaj w tej niebieskim kontenerze. Tutaj jest obok. Tego co widziałem na spekcie. A przed chwilą jeszcze ten buty, a tu jest Traitor Room? Coś tutaj minęło. Ej, coś tu pika! Bomba jest. Bomba. Na górę musimy chyba się wydobyć. Aha, czyli on jest... Coś wybuchło. Pięknie. Ten wiatr ładnie podkreśla wszystko. Tak. Ja no tworzy się taka wiatr. Klimatyczna atmosfera generalnie. No. Klimat jest najbliższy. Komandos. Mati trzecie kółko napierdala na przyszańce. Nie zdradzę mi jej nogi pozycji. Nogi robi. Maratończyk. Słyszę z pikonami na Trumpa. Wow! Rozjechany! Ale byś był którego zabiłeś. Skubane go tam wciska. Ej, ale 3 versus 1 i przegraliśmy to. No bo to nie było mądre, że staliśmy w jednym miejscu. Ale ta bomba pięknie wybuchła. A gdzie była bomba? W Traitor Roomie jednak? Tak, w Traitor Roomie była bomba. To było piękne. A ja tylko strzelam, Matiho, tutaj coś pika. I nagle... No. Ty już zostało z 5 sekund. Zorientowali się, kiedy już... Było bardzo kiedy już mało było czasu. Za późno. A te bomby to gdzie były? Pod plagą? Pod ciałem plagi położyłeś? Czy gdzie? W Traitor Roomie coś buchało. Aha, no ale to tak na środku buchało właśnie. Dobra. Ja
Ale Mati, czemu tak na mnie ładnie patrzysz? No poczekam na ciebie. A czemu nie chcesz poszedł górka? No bo ja mam taką wybrankę. Mam jakiegoś Galila. Tak, no to dobra, to teraz może być zdrajcą, trzeba się zastanowić nad tym. No. Bardzo poważnie trzeba się nad tym zastanowić. Panie. A jak ktoś rzucił tutaj smoka? O. Smoki jeszcze nikogo nie zabiły. Czyli krótko mówiąc, flota, próbujesz od siebie dowody odciągnąć? No tak. Cześć. Siemanko, Flotar. Tam rzucił ktoś na dole smoka, może to ktoś z was. Może no, to sprawdź, ja rzuciłem. A może to na przykład zdrajca? Przemyśl, przeszło ci to przez myśl? No może tak być. Ja muszę poszukać innej broni. Ej, zauważ, że Manoik szepcze do Matynia. To może oni zechnują razem. Czyli jeden z nich jest. No, pewnie tak. Tak, tak, jeden z nas. Nawet we dwójkę jesteśmy, bo my bliźniacy Kram. Tak. No, tak mi się wydaje, że tak może być faktycznie. Już stwierdziliśmy, że zabijemy każdego z was. O, nie, no to nie mi się tego, wydaje, że trzech. Musimy iść zrobić ten, egzekucję wykonać. Tak, dobra, idziemy? Ała! Tak, idziemy. Co się dzieje? Idziemy zrobić egzekucję. Co się stało? Dobra. Nie ma co. Ha! Ej! Ej, no plaga! Co? Dzięki, plaga. Co to Floti był? Flota, Boże, biedaczek, zepchnięty. Biedny Flotar. Niezła runda. No, no Flotar się generalnie potknął znowu. No, potknął się, spadł z windy i stawił. Zima jest, było ślisko. No, potknął się i rozbił głupi łeb, no. No zdarza się, no. Biedny chłopiec, chłopiec, który nie przeżył. No. No ty pisz nową historię. Normalnie. Nowa historia. Gość! Pokój pod windą. Nowa historia o chłopcu, który nie przeżył? Myślę, że to by się sprzedało. O, jeden tom tylko byłby i parę stron. Właśnie 7 by było. Wstęp by był. Chłopiec, który nie przeżył. No, chłopiec i umarł. Haha! I Voldemort byłby szczęśliwy w końcu. I żył długo i szczęśliwie. Tak by się to skończyło. Pięknie by było zakończenie, co nie? Ale u mnie wiertarze wiertują. Już tak powiem. Masz wiertarów? Wiertarom wiertorują? Are you with me? Wiertarze wiertorują. Always. A why you try to delight me? Patrzcie na to, patrzcie. O nie. Tu? Patrzmy tu, patrzcie. Nie, ja... I patrzcie, i teraz nas nie ma, znikniemy, patrzcie. Dobra. Nieźle, nie? Ej, no chciałem wyskoczyć. Rzuciłem sobie disco bumbulatora pod nogi. Wyrzuciłeś mojego smoka za okno, chłopie. Aha. Ja to myślałem, że pomyliłem granaty, a to po prostu ty. To nie jest kumple, no, dobra, przepraszam. To było takie smutne. Tutaj miał być sedną kumple, mam biegał za wszystkimi. A Floti rzuca jakie granaty. Disco bumbulator. A jak się raz zrobię disco bumbulator na czole, to zobaczysz, cwaniaku. I patrz, gdzie mój smog wybuchł. Ten, co go z disco bumbulowałeś. Ten, co dopiero po 14 nestach. Nie, to w powietrzu, jest chmurka. A, chmurka. Nieźle, nie? Nie, no ja mam na ziemi chmurkę. Ale w powietrzu jest jeszcze jedna tutaj, pa. Ja nie mam. Tu nad Mati. Aha, no jest. Tymi kumplami, czy nie? I co się stało z Flotarem, który poszedł tutaj? Ja się zastanawiam, szczerze powiedziawszy. Chłopiec, który nie przeżył, gdzie jesteś? I on tu gdzieś jest. Tu. Czy ty jesteś pod mapą? Idziemy tu. Michał? A być może. Widzę twój cień. Tu jest twój cień taki dziwny. Więc co? Próbuję wejść pod mapę, ale nie mogę. Ty czekaj chwilę. A jak teraz wrócisz? Nie wrócę. To jest droga bez powrotu. Chyba taki film był? No, droga bez powrotu? Chyba co najmniej trzy takie filmy były. No. I chyba nie wrócili, nie? Nie, podobno nie. Wow. Oddaj mojego kota. Gdzie jest Vladi? Ej, powiem wam, że jestem w takim miejscu, że... No, raczej jestem nie do znalezienia już. No. Też mam Silenta pupę. Masz. Coś tu rzucił, o coś! Wow! Ale dobra, a co z Vladim stało? Bo go nie słyszałem od początku rundy. To daj Silenta pupę. Nie ma. No daj. A Vladiego trzeba poprosić. To stratę, to zemsta. Masz. On ma. Ej, możecie mnie zabić? Tak, chętnie, gdzie? Chętnie. Gdzie jesteś? No z balkon. Na ten tam taras taki. Na sidło. To tutaj chyba. No ja wiem gdzie on jest, tutaj, jest pod tym tarasem. A widzę go! Strzela do mnie pajac.
Dobra. A, przed śmiercią! Co, tak nisko? No, mogłem sam sobie... No i czemu go zabiłeś? O, mano jest. Mano jest, jest teraz niewidzialny. Zrób się widzialny. Halo? Radzi się nie odzywa do tej pory, wszyscy się pozabijali, fajnie. Clayton chyba wyciszony na TS-ie jest i se gada sam do siebie. No nie wiem właśnie, może mu się odpiął mikrofon. A może sobie Trzyma poszedł. A może nie żyje po prostu. Elo, elo. Plan. Ten, nie wiem co się stało zupełnie. No i tak strzelacie tacy, nie jesteście... No w ogóle, no. Ja po prostu kolegę zapnąłem wypaść, a zastrzelić. No i cię zabiłem. Chodź, Vladi, skończmy tą rundę. To niezłe nagrywki. Co się stało? Wiesz co, nieważne. Zginąłeś w tamto? W te zwłoki wybuchające? Tak, przez przypadek. No. Własne zwłoki wybuchające kliknąłeś? Tak, bo ci niósł je na górę, do windy. Serio? Własne zwłoki? Tak, własne zwłoki. Nieważne, no. Najlepsza runda Traitora. Ej, w ogóle coś, ale nie mogłem otworzyć tych drzwi na górze jako Traitor. One, to chyba można otworzyć tylko jak ma się ten, jakieś punkty. Te na górze tutaj, jakoś tak dziwnie to było. Nie chciało mi się otworzyć te drzwi na górze i było mi smutno bardzo. To rzeczywiście smuteczek. No. Kurde, taki chciałem robić mindgame'a. A i tak... Wilgardium na wiosnę. No, a i tak wszyscy się pozabijali. Flotar się znowu pozabijał. Sam skoczył przepaść. Czemu Flotar, ty skaczesz przepaść tak regularnie? No bo ja chciałem wyjść poza mapę, a tam ja wiem, gdzie nie ma tekstury, próbuję tam wejść. A gdzie to jest? Gdzie to jest właściwie? No tam, obok. A gdzie jest obok? No, tam obok tego. Widzę cię. Gdzie? No obok tego balkonu. Tutaj? Czekaj. O, no, tam pokaż prosto, mi. Tam pokaż prosto. Mi Flotar. Tak? I tam byłeś? No, tutaj byłem. Ej, daj zajdę. Tu? O, i tu nie ma już tekstu. Nie masz. Patrzmy się. Dobra. Widzisz? Patrz. O, faktycznie, dobra, to idź tam. No właśnie, tylko że tutaj się kończy ściana i trzeba jakoś, nie wiem. Posuń się. Okej, spróbuj. O kurde, spadnę zaraz. Living on the Poczekaj, a to w drugą stronę? Blisko bombulator. A ty gdzie jesteś? Nie no, w drugą stronę to już spadniemy, patrz. Już tu sprawdzałem wszystko. A to jest chyba niewidzialna ściana, wiesz? Chociaż nie, a może jest, da się przejść. Paki, gdzie jesteś? Jeszcze nikt się nie zabił? No nie. Oni są tu pod nami. O! Nieźle. O kurde. Flotar. Plaga is dead. Flotar. Gdzie jesteś? Trochę niżej od ciebie. Tutaj, cześć. Cześć, Flotar. Hello, Bati. Flotar, pomocy, podaj mi rękę. Ej. Flotar, nie! Proszę, nie! No to jest droga bez powrotu. Ale tam na dole jest. Ej, nie rób nie, tego. Nie, żartowałem. Tam jest na dole. Co się wydarzyło? Ej, próbuję go trafić. A ty go trafiasz tam? No ja go nie widzę, Flotara tylko trafiłem. A może już nie żyje tamten też? Nie, Bloody już... Ale tego nie wiem w sumie. No, no czyli nie żyje. Dobra runda. Ej, ale mam inny sposób na wyjście poza mapę i będę potrzebował... Dobra, kościu, lecę. Dobra, okej, ja się zgłaszam. Do chłodnika, zawsze. Dobra. Tak, proszę za mną, proszę się nie zabijać przez chwilę, chociaż... Ale ja jestem pod ziemią, to nie dobiegnę tam. Dobra, wchodzimy tutaj na schody. Aha, no to kurwa, zajebiście, zobaczę jebane lamusy pierdolone. Dobra, co gdzie mówisz? Jesteś? Gdzie jesteś? Tu, na górę wszedłem. Na dobra, już idę do ciebie, zaczekaj chwilę. No i co teraz? Okay. I teraz tak. Jedna osoba potrzebna jest tutaj, żeby wejść. A, nikogo nie ma, to nieźle. No i idę właśnie, gdzie mam wejść? No to wejdź, aha, i mam cię wyboostować, czy coś takiego? No. Dobra, no to... Co się stało, Mati? Już. Spadłem. No, i co, jesteś za mapą? Tutaj trzeba by było wejść na to jeszcze. Aha. Czyli drugą osobę trzeba by było. No teraz jak już wyjdziesz, no to jest. Wejdę. Nie no, ja nie mam nawet broni, jestem innocentem. Chodź, boostuj mnie. Nie, ale ja się nie sobie boostuję teraz. Boostuj mnie, sprawdzę to dokładnie. Nie, ja teraz się wyboostowałem. Niezły boost! Kolega! Tam, a nie tu. Czemu ty tutaj przyjąłeś? Proszę mnie boostnąć porządnie. No i boostuję. A, teraz tu nie mogę wejść. Źle, no źle. Nie możesz tu wejść? A ja kurde, jesteś upośledzony.
Ale nie, a ty mnie tak rzuciłeś dwa razy, ale tak. Żyję teraz. Strzecie wstawać. To czekaj, popchnę cię stąd może. Stąd cię popchnę. Pewnie. O! Proszę się. O! Strzał w stopę. Okej. No w stopę. Teraz strzeliłem, widziałeś. Jestem. Okej, ale tutaj jest niewidzialność ściana jednak. Co tu? Ktoś mnie zaraził! Grzybicą, stópcą ostrzelającą. Jak tam idzie na górze? Jak tam idzie na górze? Dostał od Matynia tym nowym broniem. Bo nie, no Matyń już nie żył. Ja nie żyję. Ja umrę teraz i tak. To kto do ciebie strzelił? Jeszcze nie mam amunicji. O, Pladi strzela! Pajek go zabije zanim umrę. No! Przecież nie przeładowała mi się broń. Niezłe grunty. Ile ona się ładuje? Ej, ja żyję, a ja mam 1 HP i nie mam to broni. To skocz sobie na dół. Tak, to skocz sobie na dół. To będzie dobre zakończenie. Iron Man, Iron Man. Nawet nie dałem rady skoczyć. A nie da się wyjść poza mapę, to jest niewidzialna ściana. Teamwork OP. No, doskonale nam poszło. To jak wszyscy umarli? No, Matyniu został zamordowany przez Manojka. Manojku, czemu zamordowałeś Matynia właściwie? Nie, bo my sobie w stupy strzeliliśmy i po prostu ja miałem mocniejszą broń. Nie przemyślał tego Matyniu zbyt. I po prostu wygrał. A potem mnie zaraził grzybicą Bladi i zabiłem plagę? Nie, Bladi zabiłem plagę. I potem ja tak już na kozaka przyszedłem zabić Bladiego, ale jeszcze sekunda broni przeładowywania. Tak stanie. A jak ja mam wyjść z windy? Kościu, no musisz tak skoczyć i potem znowu na windę i potem już będziesz mógł wyjść, tak? Nie da się wyjść z windy po prostu, to jest jedna strona. Ktoś tam rzucił granatę tobie, Floti. Disco. Ktoś o, na dół. Disco bombulator. Ktoś mnie wołał? Tak. Jedź. No, poleciał. Dobra, no jakie zębraki. Patrz na to, tak to się robi. Mati, winda mnie przygniotł! Adi! Poczekaj, plaga, poczekaj. Winda go przygniotła. No leć tam na dół. Zabiliście mnie, bo ja muszę karmić. Idź na górę, no idź na chodź, na górę. Nie mogę iść na górę, bo tu jest zacięte już. Ale ja broni nie mam, muszę iść na górę. A, no to luz, to weźmiesz po Manojku, chodź. Chodź, nie przejmuj się. Nic się tam nie stanie na pewno. Bezpieczna strefa, pa. O nie, mamy żyje, zabija. Uciekajmy. Czemu mi zabiliście kolegę? Nikt się nikogo nie zabił. No, przygnieciście mnie, nie popychaj mnie. Narka. Ty rzeczywiście jest gnieciem. Ej, czym się Manojek zatruł? Windą. A, no faktycznie windą się chyba zatruł. Biedaczek, co nie? Ja mówiłem mu, żeby się nie bawił windą, generalnie. Tylko gdzie jest flatar w takim razie? Może podróżuje. Okej. Okay. Obok Manojka. Serio? Nie. No jest niemożliwe. O kurde, faktycznie, ale super, nie jak to by się spodziewał. Flotar, byłeś niewidoczny. Czy to jesteś ty, Plagus? Czyli Matyniu jednak. No tak, ja brutalnie ich zamordował. Tak naprawdę to Matyniu nas pozabijał, a nie winda. To wcale nie wyjdzie. Tak, też myślałem, od samego początku było widać, że coś tu nie gra. O, już się tam agresywnie zachowuje. Coś tam chciałeś rzucić? O, kija miał. Tak, miał ten kijeczek. To jest dopiero fajna chodź, zabawa. Pokażę ci coś. No dawaj. No. Bierz mnie. Lecę. Odkryłeś koniec mapy? O, wow. No. Fajnie. Kurde, dobre. To koniec chyba tego odcinka. Chyba koniec tego odcinka. Elo, elo. Emocjonującego. Yo. Fejka.